Jeszcze raz, pani doktor Violetta Florkiewicz, implementacja testu obrazkowego. Zapraszamy. Ja również bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będę starała się mieścić w tych liniach. Tak, jeszcze nie słychać. A czy teraz? Teraz lepiej. OK. O, może teraz będzie lepiej słychać. Postaram się nie ruszać również głową, bo jak ruszam głową, to nie słychać. Dobrze, ja bardzo serdecznie Państwa również zapraszam i chciałabym zaproponować dzisiaj po tej może takiej troszeczkę burzliwej dyskusji przejście do czegoś troszeczkę innego. Cały czas mówimy tutaj o różnorodności, różnorodność i dzisiaj chciałam Państwu wskazać jeszcze inny obraz różnorodności. Czy teraz? O, może tak? Teraz? Słychać? OK. Dobrze. W związku z tym chciałam Państwu zaproponować zupełnie inne, alternatywne narzędzie do diagnozy profilu dominacji. Profil dominacji, taki tak zwany test obrazkowy. Nie wiem, czy Państwo w ogóle zwracają uwagę na profil dominacji. To jest coś, co jest tak mocno wpisane w schemat naszego działania, że właściwie najdrobniejsza czynność jest determinowana naszym profilem dominacji. Najdrobniejsza. Natomiast my zupełnie go ignorujemy, zupełnie pozbawiamy naszej uwagi. Czy to jest błąd? No właśnie, przeanalizujmy sytuację. Taką najprostszą poranną sytuację. Podejrzewam, że większość z Państwa poranek zaczyna przyrządzając sobie aromatyczną kawę. Wchodzimy do kuchni, sięgamy po łyżeczkę. Czy ktoś z Państwa się zastanawiał, dlaczego wyciąga prawą rękę, jeżeli jest osobą praworęczną? Czy sięgając po tą kawę analizował, dlaczego ja wyciągnęłam prawą rękę i chwytam właśnie łyżeczkę prawą ręką? A jeżeli Państwo jesteście osobami leworęcznymi, to czy Państwo, nim podjęliście tę czynność, wyciągaliście rękę i zastanawialiście się, dlaczego ja czynię to lewą ręką? Nie, szybciutko, raz, dwa, trzy, zaparzamy kawę. No ale w tym czasie troszeczkę przeciągnęła nam się poranna toaleta i dzwoni telefon. Jak dzwoni telefon, jest 8:30, to chyba dzwoni ważna osoba. Mamy wprawdzie filiżankę już w dłoni, chętnie napilibyśmy się mały łyczek, ale odstawiamy ją szybciutko i odbieramy telefon. Odbieramy ją prawą ręką. Czy wtedy Państwo się zastanawiacie, dlaczego przekładamy filiżankę? Przecież jest aromatyczna, pachnąca, a my sięgamy po telefon, jest ważniejszy. No i w tym momencie przystawiamy sobie go albo do prawego ucha, a jeszcze niektórzy tak fajnie, fantastycznie przystawiają do lewego ucha. Czy wówczas Państwo się zastanawiają, dlaczego tak czynimy? Przecież to jest niewygodne. No i kiedy zaczynamy działać niezgodnie ze swoim profilem dominacji, przeciwstawiamy się mu, czyli chcemy wykonać dwie czynności ważne, takie, które wymagają dużej umiejętności jednocześnie. To znaczy tak, odebrać telefon od szefa i wytłumaczyć się, dlaczego jednak się parę minut spóźnimy do pracy, ale przecież kawa jest naprawdę pachnąca, aromatyczna, to może chociaż maleńki łyczek się napijemy i usiłujemy chwycić filiżankę w lewą rękę, jeżeli jesteśmy osobami praworęcznymi. Co w tym momencie się dzieje? No tak, po pierwsze nie słyszymy słów, które do nas szef kieruje. Może dobrze, bo te początkowe nie są chyba zbyt miłe, prawda? Oprócz miłego dzień dobry, jeżeli będzie w ogóle. Ale staramy się pochylić nad tą filiżanką, trzymamy ją, usiłujemy ją najpierw chwycić, a potem bardzo ostrożnie przysuwamy do swoich ust. No super, ja Państwu ogromnie gratuluję, jeżeli się Państwo nie poparzą, nie wyleją odrobiny kawy i w końcu zrezygnują, odkładamy filiżankę, kończy się rozmowa telefoniczna, chwytamy w prawą rękę, dwa szybkie piki i wszystko jest OK. I wtedy przez moment zastanawiamy się, ale tylko przez moment, dlaczego tak się dzieje, ale nie odnosimy tego absolutnie do naszego profilu dominacji. W ogóle on jest poza jakby obszarem naszego zainteresowania. Natomiast zupełnie inaczej się dzieje, kiedy rzeczywiście zaczynamy działać niezgodnie z nim. I powiem Państwu, tych przyczyn jest wiele. Może być takie no, zainteresowanie, jak to będzie, jak dzisiaj użyję lewej ręki. Na przykład jestem osobą praworęczną do zmywania, chwytania właśnie tej filiżanki i tak dalej. Ale bardzo często ta przyczyna jest zupełnie inna. Jej podłoże tkwi w różnych zaburzeniach. Ja akurat pracuję z pacjentami, u których rzeczywiście działanie wbrew profilowi dominacji jest podyktowane przede wszystkim różnymi schorzeniami. albo są to udary, wylewy, bardzo często skomplikowane operacje neurochirurgiczne. Czasami dzieje się tak również, że różne wypadki. I wówczas widzę, jak mocno profil dominacji determinuje naszą codzienność. Jeżeli musimy działać niezgodnie z nim, każda najdrobniejsza czynność po prostu sprawia nam problem. W tym momencie przypomina mi się spotkanie z moim przeuroczym pacjentem, panem Janem, człowiekiem o niezwykłej kulturze osobistej i niezwykłej higienie osobistej, tak bym to określiła również. Pan Jan doznał bardzo ciężkiego udaru i na skutek tego udaru miał porażenie połowicze prawej strony, które wykluczyło jakby z aktywności codziennej jego prawą rękę. Musiał wszystko podejmować, wszystkie aktywności za pomocą ręki lewej. I w tym czasie, po 5 dniach, naprawdę mocno pracował, udało się pana spionizować, wykonywał już pierwsze drobne kroki i umówiliśmy się na spotkanie poranne następnego dnia. Wchodzę na salę i cóż widzę? Pan Jan dumny siedzi na swoim łóżku. Tak, obraz jest troszeczkę dziwny, ponieważ ma twarz obłożoną chusteczką higieniczną, a przez chusteczkę higieniczną gdzieniegdzie jeszcze przebijają kropelki krwi. Pacjenci sąsiedzi mówią tak, a mówiliśmy, prosiliśmy, że nie da rady, ale on jednak się uparł. Ja przerażona mówię tak, panie Janie, co się zdarzyło? No po prostu się ogoliłem na wizytę z panią doktor. I nic nie byłoby dramatyczne, gdyby to, że pan Jan naprawdę nie wierzy reklamą i tak Robert Lewandowski nie zdołał go przekonać, że Gillette jest najlepsza dla mężczyzny. Nie wiem, co powiedzą panowie, którzy siedzą tutaj na sali. Natomiast golił się brzytwą. I w tym momencie i tak muszę przyznać, że te drobne skaleczenia były takim, no, można powiedzieć, głęboki oddech. To był efekt właśnie pracy niezgodnie ze swoim profilem dominacji. Myślę, że Państwo wchodząc na salę, jak również obserwując temat naszego dzisiejszego spotkania, też mają taką refleksję, czy ja się pomyliłam, czy coś tak nie tak działa, prawda? No tak, podjęłam próbę wykonania napisu tego slajdu tytułowego za pomocą swojej ręki niedominującej. Jestem praworęczna, spróbuję bardzo szybko naprawić ten błąd, by Państwo mieli pełen obraz tekstu, który dzisiaj nam będzie towarzyszył. Ale to był taki troszeczkę zamierzony cel, gdyż chciałam Państwu pokazać, jak czasami muszą się borykać, z jakimi trudnościami muszą się czasami borykać nasi uczniowie. Mam tutaj na myśli uczniów dyslektycznych, gdzie już zdiagnozowano, że rzeczywiście obuoczność daje jakby taki efekt pląsających liter i niestety jest to jedno z ważniejszych podłoży trudności w czytaniu. Czy Państwu czytało się ten tekst komfortowo? Ze zrozumieniem, z taką jakby właśnie dozą, że rzeczywiście wiemy, o co chodzi, możemy sobie przez moment wyobrazić, jak uczniowie, kiedy dostają taki tekst, no w naszym odczuciu on jest dokładnie taki, jak Państwo go tutaj widzą na slajdzie. Natomiast uczeń z tymi właśnie problemami, z obłocznością zupełnie inaczej może go odczytywać. W związku z powyższym no, rodzi się takie pytanie, skoro jest coś takiego, taka funkcja w naszym mózgu, która kompletnie determinuje sposób naszego postępowania, to dlaczego zupełnie na niego nie zwracamy uwagi, zupełnie go ignorujemy, czy wykorzystujemy go w procesie edukacyjnym? Ja myślę, że przyczyna jest taka dość prosta, chociaż niezwykła. Wszyscy Państwo tutaj mówią o różnych właściwościach mózgu, o tej różnorodności, natomiast nikt nie wspomniał o tej fascynującej właściwości naszego mózgu, która z drugiej strony jest zupełnie podstawowa, dwoistość naszego mózgu. Jak Państwo widzą, właściwie każda struktura ma swoją bliźniaczą strukturę. I tutaj pojawia się pytanie, w takim układzie, może troszeczkę za szybko, takie pytanie, czy natura się po raz pierwszy pomyliła? Czy tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o ewolucję, to z reguły coś, co jest zbędne, jest po pierwsze eliminowane, a z drugiej strony, jeżeli spożywa dużo energii, a mózg jest tym organem, który spożywa najwięcej energii, zużywa najwięcej energii, to czy rzeczywiście jest to błąd ewolucyjny? ta dwoistość? Czy zostaliśmy tak wyjątkowo obdarzeni przez naturę i czy rzeczywiście to wykorzystujemy? No szczególnie myślę w procesie edukacyjnym ową dwoistość. Ludzkość była zainteresowana tym problemem już naprawdę na samym początku, krótko mówiąc. Tutaj Państwo mają fragment najstarszego dokumentu, czyli tak zwanego papirusa chirurgicznego Edwina Schmidta, gdzie po raz pierwszy pojawiło się słowo mózg. I już od razu, jak Państwo widzą, w kontekście poszukiwania lokalizacji różnych funkcji w mózgu. To ludzi od samego początku ogromnie interesowało. Pochodzi on prawdopodobnie z XVII wieku przed naszą erą, a jak Państwo widzą, to notowania lingwistyczne wskazują, że jest o ponad 1000 lat starszy. Wtedy już ludzi inspirowało, dlaczego mamy owe struktury podwójne. Autor dokumentu niezwykle precyzyjnie opisuje leczenie kilkudziesięciu osób z chorobami mózgowia. Powiem Państwu szczerze, tak w tajemnicy współczesnych naukowców, a szczególnie lekarzy, no zaskakuje, nie przestaje wręcz zaskakiwać spójność doniesień tego starożytnego badacza z aktualną wiedzą. Wskazuje on między innymi, że uszkodzenie mózgu daje czasami uszkodzenia w innej części ciała po przeciwnej stronie. Tak jak chociażby opadanie stopy czy niedowład połowiczy. Nie wiadomo, gdzie by była teraz nasza medycyna, gdyby nie średniowiecze, które po prostu zaprzepaściło całą tę wiedzę, ale to już jakby krótko mówiąc temat na inne spotkanie. No i w tym momencie to było tak niezwykle fascynujące zjawisko, że od chwili odczytania zapisów zamieszczonych w papirusie chirurgicznym wspomnianej problematyce poświęcono niezliczone publikacje, badania, konferencje, dyskusje, odpowiedzi, pytania. No powiem Państwu szczerze, że tak naprawdę ich analiza wskazuje, że do końca nie jakby ludzkość nie mogła się pogodzić z tą hojnością natury. Doszukiwano się początkowo, że jednak są to dwa zupełnie odrębne byty, na co miały między innymi wskazywać różne choroby psychiczne, jak chociażby schizofrenia, czy na przykład ta podwójna osobowość. Podobno takim jednym z przykładów jest osoba, która żyła w 21 osobowościach w ciągu swojego życia. No coś niewyobrażalnego. Czy rzeczywiście zapewnia to dwoistość naszych struktur? No też myślę, że pytanie na troszeczkę inne spotkanie. W każdym razie ja chciałam Państwu wskazać ten ostatni element. Otóż zgodnie z aktualną koncepcją podstawowa różnica między półkulami przede wszystkim dotyczy sposobu przetwarzania. I dla nas jako pedagogów, terapeutów jest niezmiernie ważne, byśmy na to zwrócili uwagę. W prawej półkuli bodźce analizowane są w sposób holistyczny, całościowy i mają rzeczywiście takie podłoże mocno emocjonalne, natomiast w lewej w sposób analityczny, taki sekwencyjny i tam jest to wszystko racjonalizowane. Ale dla nas najważniejszą rzeczą jest to, że jako obserwatorzy owego bodźca mamy ten komfort, iż widzimy go właściwie od razu z dwóch perspektyw, lewo i prawo półkulowej, dlatego że te bodźce są natychmiast integrowane. W związku z tym jakby nie doświadczamy takiego dyskomfortu, że coś widzimy z innej perspektywy. Mam tu na myśli, czyli innymi słowy oznacza to, że funkcjonowanie układu nerwowego ma charakter zintegrowany. Być może to uśpiło nieco naszą czujność jako pedagogów, nie zwracamy na to po prostu uwagi. Skoro jest to zintegrowane, to właściwie czy warto się nad tym zastanawiać? No powiem Państwu szczerze, że też. Skoro tak, to czy warto w ogóle tej problematyce poświęcać jakieś rozważania, myśleć o tym, poszukiwać jakichś narzędzi do diagnozy? Czy warto się nad daną kwestią pochylać? Ja powiem, jako badacz zawsze warto, chociażby dla fajnego poziomu adrenaliny, jeżeli uda się coś odkryć, prawda, to jest takie naprawdę inspirujące, ale czasami mogą być same poszukiwania niezmiernie ciekawe. Ja też powiem szczerze Państwu, że właśnie badając swoich pacjentów z wykorzystaniem testu obrazkowego doświadczałam naprawdę fajnych różnych rzeczy. Ale jeszcze ważniejsze jest to, by badacz potrafił uargumentować, wskazać konkretną przyczynę, że rzeczywiście warto. I ja tutaj Państwa uwagę jako osoba zajmująca się takimi pacjentami chciałam zwrócić uwagę na 3 grupy dzieci, które do Państwa będą trafiać i dla których warto dosłownie kilka chwil, bo to jest raptem 5 minut. Najdłużej pacjent, który którego badałam, było to dziecko siedmioletnie z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, test wypełniał w ciągu 15 minut. To było najdłużej, średnio około 5 minut. Czy warto? Warto chociażby dla tych trzech grup dzieci, czyli dzieci z zespołem FAS, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci z nieustalonym modelem lateralizacji. One potrzebują naszego szczególnego wsparcia, a trafiają do naszych szkół i przyznam szczerze, że ich chyba jednak jest coraz więcej. Oczywiście warto również samemu zastanowić się, dlaczego ja akurat to preferuję, dlaczego ja akurat to lubię, a w zasadzie osoba lubi zupełnie coś innego i okazuje się, że ona też to lubi. Jest to troszeczkę determinowane naszym profilem dominacji, ale w przypadku tych dzieci jest to szczególnie istotne. By zgłębić całe to zagadnienie, chciałam Państwa zaprosić, byśmy nieco głębiej zanurzyli się w naszym mózgowie, bo tam znajduje się taka maleńka struktura, to jest zaledwie 7-10 cm włókien nerwowych, czyli naprawdę coś zupełnie niewielkiego, a odgrywa fundamentalną rolę w wymianie informacji międzypółkulowej. To dzięki tej niewielkiej strukturze jesteśmy w stanie właśnie bodziec postrzegać od razu w formie zintegrowanej. Mam tutaj na myśli ciało modelowate, czasami zamiennie zostaje ono określone jako spoidło wielkie, dlatego że rzeczywiście zespala obydwie półkule i zapewnia najszerszą drogę wymiany informacji międzypółkulowej. 200 do 800 milionów włókien tę funkcję pełni. I powiem tak, jeżeli jest prawidłowo zbudowana anatomicznie, jeżeli pełni wszystkie swoje funkcje, nie ma problemu. Wymiana informacji półkulowej jest naprawdę w pełni zapewniona i nie odczuwamy dyskomfortu, że dostrzegamy bodziec tylko z jednej perspektywy. Akurat w przypadku tych trzech grup dzieci, o których Państwu przed momentem wspominałam, problem jest nieco inny. Może pochylmy się najpierw nad grupą dzieci z zespołem FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Dzieciaki, które niczemu nie zawiniły. Po prostu naprawdę one od samego początku są skazane na pewnego rodzaju problemy, a nie jest to kompletnie ich winą. Czyli narażone są na alkohol w życiu już płodowym i to może mieć naprawdę bardzo negatywne skutki. Ja nie będę oczywiście tutaj odnosiła się do wszystkich, natomiast skupimy się tylko na tym jednym obszarze, czyli skupimy się na ciele modelowatym. Jak Państwo widzą, pole powierzchni przekroju ciała modelowatego u tych dzieci narażonych na alkohol już w życiu płodowym jest istotnie mniejsze. Naprawdę, jak widzimy te dwa obrazy, to Państwo niewątpliwie dostrzegają znaczącą różnicę w budowie obydwu mózgów na samym początku, na samym starcie. Uwagę zwraca szczególnie odmienny kształt owego ciała modelowatego i tutaj w trzech kontekstach. Pierwsza to jest przede wszystkim ta grubość ciała modelowatego, zmniejszenie wymiaru tej przestrzeni podłużnej i często występująca hipoplazja, to znaczy nieprawidłowe wykształcenie, które determinowane jest również znacznie mniejszą ilością komórek nerwowych. Czym to skutkuje? Otóż zgodnie z aktualnym stanowiskiem neuropsychologii okazuje się, że te dzieci mają naprawdę bardzo duże problemy wynikające między innymi z nieprawidłowo zbudowanego, jak również funkcjonującego ciała modelowatego. Pierwszy problem to przekazywanie złożonych informacji czuciowych między półkulami. Często u tych dzieci występują tak zwane taktylizmy, czyli albo nadwrażliwość dotykowa, albo niedowrażliwość dotykowa. Na samym początku dotyk, Szanowni Państwo, jest jakby tym źródłem informacji, gdzie malutkie dziecko po pierwsze się właśnie uczy. Ono eksploruje środowisko poprzez dotyk i zbiera najwięcej doświadczeń właśnie dotykiem. Jeżeli ma nadwrażliwość dotykową, a my mu tutaj nie pomożemy, to mogą Państwo wyobrazić sobie, ile zbierze doświadczeń. A wiemy, że tak naprawdę główne informacje to są te, które potem przetwarza, ale najpierw je musi naprawdę wprowadzić. Czyli odpowiednie masaże, uwrażliwianie rączek dziecka na samym początku byłoby już pierwszym ważnym elementem, od którego należałoby rozpocząć terapię. Wiedzą Państwo również, że w korze somatosensorycznej właśnie dłonie zajmują największy obszar. Szkoda, że w szkole są tak mało wykorzystywane, coraz mniej, ale oczywiście tutaj chciałabym się skupić dzisiaj na tych grupach dzieci. To będzie miało dalsze konsekwencje, czyli problemy w zaburzeniu motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, proces pisania. Szanowni Państwo, jeżeli nie jest wykształcone prawidłowy koordynacja wzrokowo-ruchowa, to z chodzeniem nawet jest problem. Już nie mówimy o tym, że właśnie z wykonywaniem różnych ćwiczeń skomplikowanych, czy chociażby skomplikowanych czynności. Druga grupa dzieci, która budzi nas jeszcze jakby większy niepokój, to są dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu. Nie wiem, czy Państwo też dostrzegają, iż ta grupa naprawdę nam się znacząco powiększa, trafia po prostu coraz więcej tych dzieciaków do naszych szkół i my się zastanawiamy, czy to jest kwestia problemów w diagnozie, czy rzeczywiście tak się dzieje. Jako ciekawostkę, wiedzą Państwo, gdzie najwięcej rodzi się dzieci ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami spektrum autyzmu? W Dolinie Krzemowej. I nie jest to związane z krzemem, który może tam występuje, tylko z genialnością umysłów, które tam zostały skumulowane. Jest to pewnego rodzaju problem, nad którym rzeczywiście pochylają się wszyscy badacze, poszukując źródła zaburzeń spektrum autyzmu. Między innymi poszukujemy go w tym miejscu, gdzie rzeczywiście staramy się jakoś może wesprzeć tę budowę, czy może tutaj tak zadziałać, żeby rzeczywiście coś się w tym zakresie pozytywnego zdarzyło, czyli szukamy różnic w budowie mózgu. Czy rzeczywiście tak jest, że u tych dzieci on jest nieco inaczej zbudowany? Niestety okazuje się, że anomalii jest bardzo dużo. Ja chciałam zwrócić uwagę tylko na tę jedną, nad którą dzisiaj się po prostu skupiamy, czyli również istotnie mniejsze jest ciało modelowate, czyli właśnie to spoidło wielkie u dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu. De facto, jak Państwo widzą, to jest taki może dość trudno sformułowany zwrot. Okazuje się, że mózgowie tych dzieci, szczególnie pięciolatków, jest większe w porównaniu do dzieci prawidłowo rozwijających się, ale ciało modelowate zostaje tej samej wielkości, więc istotnie jest mniejsze w porównaniu do osób, które prawidłowo się rozwijają. W efekcie te dysproporcje są jeszcze większe w przypadku nasilonych objawów, szczególnie w kontekście procesów społecznych czy poznawczych. Cytując tutaj za panią profesor Pisulą, oczywiście rezultat owych badań wskazuje, że bardzo źle przebiega komunikacja między półkulami. Ja jestem też z wykształcenia logopedą i tutaj myślę, że Państwo obserwują w kontekście komunikacji dwie grupy dzieci ze zaburzeniami spektrum autyzmu. Część dzieciaków ma fantastyczne kompetencje językowe, szczególnie jeżeli te kompetencje językowe dotyczą obszaru ich zainteresowań. O, ich bogactwo przekracza po prostu zdecydowanie bogactwo słownika rówieśników. Potrafią mówić na ten temat non-stop. Natomiast tembr głosu, sposób modulacji głosu, akcentowanie jest w zasadzie w formie sprawozdawczej, czyli oni komentują, a nie komunikują. Druga grupa tych dzieci, są to dzieciaki, u których rozwój mowy następuje znacznym opóźnieniem, czasami nawet się zupełnie nie wykształca, ale są bardzo otwarte na komunikację. One chciałyby się komunikować. Niestety my czasami nie tolerujemy tego sposobu komunikacji, bo jest to krzyk, pisk, szczypanie, drapanie, rzucanie się na ziemię, czy jeszcze inne formy komunikowania się. One do nas mówią, że chcemy się po prostu komunikować. To są te dzieci ze spektrum autyzmu, które szybko nawiązują kontakt wzrokowy, nie unikają tego kontaktu wzrokowego, natomiast no niestety ich kompetencje językowe są zdecydowanie mniejsze i nie potrafią z nami do końca się porozumiewać. Szkoda, bo to są właśnie albo strategie lewo, albo prawo półkulowych, w zależności od tego, która z półkul na skutek właśnie różnych zaburzeń została uszkodzona. A ta wymiana informacji międzypółkulowej, która miała przebiegać z prędkością, ja powiem Państwu tak, od 3 do 100 metrów na sekundę. Mogą sobie Państwo wyobrazić, to są milisekundy, więc my tego kompletnie nie dostrzegamy. U tych dzieci jest czasami znacznie wolniej. I w związku z tym my się zastanawiamy, dlaczego nie zareagował na ten bodziec, dlaczego po prostu tak siedzi i nic nie robi. Przecież to, co ja prezentuję, jest tak interesujące. mówię na przykład wystarczająco głośno, podaję na przykład bardzo ciekawe rzeczy, a tu jest zero reakcji. Ten bodziec jeszcze nie dotarł, jeżeli na przykład mówiliśmy do niego nie do tego ucha, które jest u niego dominujące. Usiedliśmy naprzeciwko, zamiast usiąść obok. Czasami jest tak, że rozwiązania są naprawdę bardzo techniczne. Tu nie trzeba naprawdę niezwykłych środków dydaktycznych, tylko po prostu do pewnej znajomości, który profil u tego dziecka jest dominujący. I jeszcze jedna grupa dzieci, na którą chciałam Państwa uwagę zwrócić właśnie w kontekście potrzeby diagnozy profilu dominacji. Są to dzieci z nieustalonym profilem dominacji. Ja chciałabym tę myśl potoczyć w kontekście ręczności. Otóż nie wiem, ja się troszeczkę ucieszyłam, bo nasz system nie był przygotowany do tego, żebyśmy zajęli się edukacją takich małych dzieci jak 5-latki. Chociaż, tak jak powiedziałam, też kreuje to, żeby czytanie rozpocząć jak najszybciej, bo są takie metody, jak na przykład metoda Domana, gdzie można już kilkumiesięczne dzieci uczyć czytać i one fantastycznie w wieku 1,5 roku już czytają. Natomiast z pisaniem jest zupełnie inaczej. Spokojnie, Szanowni Państwo, biologicznie ręka jeszcze do pisania nie dojrzała w wieku 5, nawet 5 lat. Jest to charakterystyczne, znaczy jakby po pierwsze nieprawidłowy uchwyt narzędzia pisarskiego, nieprawidłowe napięcie itd., itd. W każdym razie, dlaczego dzieci z nieustaloną lateralizacją powinny być jakby pod Państwa szczególną uwagą? No więc tutaj w kontekście tych rozważań bardzo ważny jest właśnie coś takiego jak potencjał gotowości. Wczoraj również o tym była mowa. Może nawiążę właśnie do wypowiedzi Pani Magister. Otóż chodzi o to, że są takie chwile, kiedy albo pojawia się bodziec, albo impuls mentalny i w tym momencie inicjuje on działanie. On inicjuje działanie, ale go jeszcze nie ma. To jest to hamowanie. Pomyśleliśmy w samochodzie, prawda? Tak na dobrą sprawę, że też trzeba teraz hamować i my czasami wcześniej hamujemy od po prostu osoby, która jest za kierownicą, bo ona twierdzi, że szybciej da radę zahamować. No w każdym razie, jak Państwo widzą, dość ciekawe zjawisko. Początkowo ten impuls jakby, czyli ta fala, powiększona fala amplitudy, jeżeli chodzi właśnie o sygnał w EEG, pojawia się symetrycznie w obydwu półkulach. Nie ma tej informacji, co się będzie za chwileczkę działo. Asymetria w postaci wyższej amplitudy po stronie kontrlateralnej, bo wiedzą Państwo, że drogi się krzyżują w 97 co najmniej procentach, obserwuje się dopiero w ostatniej fazie przygotowania korowego reakcji. I pan profesor Jaśkowski podzielił pięknie tę całą fazę na dwie części. Tak zwaną część przedmotoryczną, która obejmuje podejmowanie decyzji i dlatego neurony lustrzane wtedy nie działają, bo neurony lustrzane działają dopiero w kontekście części motorycznej. W momencie, kiedy my podejmujemy aktywność, mogą zadziałać, prawda? Natomiast podejmowanie decyzji no, nie są widoczne dla naszego obserwatora, ale są widoczne dla naszego mózgu. I jak Państwo tutaj widzą, to mamy wyłoniony odrębny obszar, o właśnie taki malutki tutaj w tym miejscu. To jest dodatkowe pole ruchowe, gdzie jest podejmowana ta decyzja, w którą z rąk na przykład chwycę narzędzie pisarskie czy jakiś inny przedmiot. I czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Otóż powiem Państwu tak, w tej chwili w poradniach, jak również terapeuci wykorzystują tak zwane testy wykonaniowe, czyli osoba, która ma znaczy jakby przedstawić, który profil jest u niej dominujący, która ręka, musi wykonać pewien zestaw czynności. Przedmioty są bardzo różne, ale musi je wykonać. W związku z powyższym, jak Państwo widzą, bada to narzędzie, tą część już motoryczną, czyli drugą fazę. A nam chodzi o to, żeby zbadać pierwszą fazę, podejmowanie decyzji. Tam jest, krótko mówiąc, ten kod genetyczny, tam jest ta informacja, którą z rąk dziecko rzeczywiście powinno chwycić to narzędzie pisarskie. I dlaczego do tej pory nie stosowano? No często okazuje się tak, że rodzic albo kieruje się do poradni, albo jest badany właśnie przez terapeutę i dostaje informację, no niestety nie możemy na chwilę obecną określić ręczności. Nie ma takiej możliwości. Tak samo nie możemy określić oczności, czyli dlatego u tych dzieci z pląsającymi literami, co mówiłam, prawda, dzieci dyslektyczne. bo po prostu no, okazuje się, że dobrano niewłaściwe narzędzie. Nam chodzi o to, żeby zdiagnozować tę część przedmotoryczną. W momencie, kiedy dzieci mają nieustaloną lateralizację, czy jest problem, no szanowni Państwo, myślę, że na pewno Państwo takie przypadki kiedyś tam w swojej praktyce pedagogicznej mieliście. Ja przepraszam, że mówię przypadki, ale rzeczywiście dla tych dzieci jest to ogromna trudność. Jak widzimy dzieci oburęczne, tutaj mamy obraz dziecka zdesperowanego kompletnie, dlatego że w momencie, kiedy ono wyciąga rękę, to właściwie wyciąga obie ręce po narzędzie pisarskie, prawda? W którymś momencie ta fala po jednej ze stron będzie nieco większa. W związku z tym chwyta w prawą rączkę, tak mniej więcej chwyta w prawą rączkę, podejmuje proces pisania. No jest mu niewygodnie, bo to nie jest jego ręka, krótko mówiąc, dominująca. W międzyczasie przekłada w drugą rękę, podejmuje próbę, ach, jednak to jest niedobre. Bierze dwa narzędzia pisarskie jednocześnie w obie ręce i trochę pisze jedną, trochę pisze drugą. No, szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, jak się zapisują ślady pamięciowe, szczególnie w kontekście ruchu, to możemy powiedzieć, jak to dziecko komfortowo funkcjonuje w szkole. Rzeczywiście jest dla niego to ogromna trudność, która przejawia się takimi elementami, jak tutaj Państwo mają opisane, czyli nieprawidłowy uchwyt narzędzia pisarskiego, ogromne problemy z orientacją kierunkowo-przestrzenną, ogromne problemy. Zmieszczenie się w jakiejś przestrzeni dla tego dziecka czasami graniczy z cudem. Jak Państwo widzą, no bardzo często nieprawidłowy uchwyt narzędzia pisarskiego, dlatego że nie ma szansy wyćwiczyć, która rączka jest dominująca, bo jednakową ilość razy chwyta w prawą i lewą rękę. To oczywiście skutkuje czym? Bardzo wolnym tempem pisania. Bardzo często dziecko dostaje taką informację, no szybciutko, szybciutko. Ono naprawdę się stara bardzo szybciutko, najszybciej jak tylko może, ale w międzyczasie wykonuje co najmniej 3 czy 4 różne inne czynności, czyli przekłada narzędzie pisarskie z jednej ręki do drugiej. Niestety nieprawidłowo kształtuje się tonus mięśniowy, bo on musi też po prostu mieć informacje z tego pola przedruchowego. Czyli jakbyśmy tutaj nałożyli te wszystkie kłopoty, to możemy sobie wyobrazić, jak temu dziecku trudno funkcjonuje się nie tylko w szkole. Ja tutaj mówię przez pryzmat szkoły, ale szanowni Państwo, przy każdej czynności samoobsługowej, przy każdej czynności chwycenia widelca i tak dalej, zapinania guziczków, wszystkie czynności, które Państwo obserwują dla tego dziecka są ogromną trudnością. I co możemy zrobić? Czy możemy im pomóc? Oczywiście jak najszybciej można ustalić, bo chciałam dzisiaj Państwu właśnie to narzędzie pokazać, ich profil dominacji i proste rozwiązania. Jednym z prostszych jest to, że zawsze narzędzie, które chcemy, żeby dziecko użyło, czy to niezależnie, czy to będzie narzędzie pisarskie, czy to będzie jakieś nożyczki, prawda, kredka i tak dalej, gumka, zawsze kładziemy po tej stronie, po której chcemy, żeby dziecko miało rączkę dominującą. Zyskujemy jeden uchwyt więcej i im więcej wykona ruchów na określoną rękę, tym szybciej po prostu ten ślad pamięciowy się zapisze. Super by było, żeby on również siedział obok kolegi, ale obok, nie naprzeciwko, tylko obok kolegi, który ma tą rękę dominującą, którą chcielibyśmy, żeby u dziecka stała się dominującą. Czasami popełniamy taki podstawowy błąd, projektując już w tej fazie ruchowej, pokazujemy, jak mamy to zrobić. Działają neurony lustrzane, ale my jesteśmy odwróceni inaczej do dziecka, w związku z powyższym przekazujemy niewłaściwy wzorzec. I jest to super, jeżeli chcemy, żeby dziecko miało ustaloną dominację na lewą rękę, bo my w tym momencie dobrze projektujemy. Natomiast jeżeli chcemy, żeby na prawą, to stańcie Państwo obok po prostu dziecka, a nie na wprost, bo w tym momencie neurony lustrzane zapiszą troszeczkę coś innego. No i jak Państwo widzą, ten fragment, który już był na samym początku, w odniesieniu do pisania u tych dzieci pojawiają się już naprawdę bardzo duże kłopoty, czyli inwersja statyczna, to co Państwo mogliście zaobserwować wchodząc dzisiaj na salę, taka próbka, to była zmiana tylko 3 liter. Wyobrażacie sobie Państwo, tylko 3 litery były zmienione, jeżeli chodzi o rotację w napisie, a jak już od razu stał się zapis po prostu nieczytelny. Ale może być niestety jeszcze tylko gorzej, czyli tak zwana inwersja dynamiczna, polegająca na tym, że jeszcze Oprócz tego, że jest przestawienie właśnie wokół osi liter, to czasami dziecko przeskakuje po prostu całe sylaby, zmienia dwuznaki, w ogóle czasami inne znaczenie wychodzi z tekstu, który napisało. No, taką próbkę tutaj mamy dość czytelną, to jest próbka jakiegoś dzieciątka, które pisało właśnie drukowanymi literami, które predysponują do tego, żeby wchodziło właśnie w zapis rotacyjny. No i oczywiście fantastycznie sporządzona notatka dziecka z dysleksją, które no, ono to odczytuje. Dziecko odczytuje tak, jak Leonardo da Vinci też swoje notatki zresztą sprytnie kodował, prawda, ale również odczytywał. No i w związku z powyższym zrodziło się takie pytanie u mnie jako terapeuty, jak można tym dzieciom pomóc? Czy jest jakieś narzędzie, czy można poszukiwać takiego narzędzia, które pozwoliłoby zdiagnozować właśnie profil dominacji, ale w tej sferze, właściwie sferze przedmotorycznej? Pewną inspiracją były dla mnie dwie rzeczy. Pierwsza to analiza właśnie autorytetu z dziedziny filozofii sztuki. Malarstwo jest rzeczą umysłu, ewentualnie malowanie jest sposobem na życie i stąd rysunek stał się takim ważnym narzędziem, w którym diagnozowano wiele rzeczy. Ale powiem Państwu najbardziej praca jednej ze moich studentek, która przyniosła pracę i w tej pracy były zamieszczone rysunki jej dziecka, synka sześcioletniego. Przepiękne dzieła sztuki. I ja tak zapytałam, czy czasem dziecko nie jest leworęczne. A pani mówi, no tak jest, ale przecież pani nie zna mojego dziecka i skąd ta informacja. To było taką inspiracją do dalszych poszukiwań. Rzeczywiście wszystkie narzędzia, które były umieszczone, ale może nie zdradzę tajemnic, bo w tym momencie też dla Państwa mam małą zagadkę. Tutaj bym się, no właśnie. W takim układzie może zacznijmy od tej zagadki. Tutaj mamy trzy dzieła sztuki, trzech artystów, niezwykłych artystów, Michał Anioł, Pablo Picasso i Edward Manet. Oprócz tego, że byli niezwykle wybitni, niezwykle utalentowani, stworzyli niesamowite dzieła, to jak Państwo sądzą, co jeszcze ich łączyło? Ja chyba trochę podpowiedziałam wstępy. Tak, wszyscy byli leworęczni, natomiast właśnie wybrałam takie dzieła sztuki, gdzie wyraźnie ta leworęczność jest widoczna. Czy zwróciliście Państwo uwagę, gdzie są umieszczone, w której z rąk artyści umieścili, no nie wiem, proca, prawda, materiał do procy, książka czy pędzel, bo to jest przecież autoportret Maneta, także w lewej ręce. No aż niezręcznie, prawda, osobom praworęcznym się na to zerka, a leworęczni mówią, no nareszcie, to właśnie tak powinno być. Ja też chylę czoło, bo dla mnie to są naprawdę niezwykłe osoby. I to właśnie stanowiło owa myśl, stanowiła inspirację do podjęcia poszukiwań w pracach graficznych, obrazach, rysunkach, rzeźbach, korelacji między profilem artysty, a dzieci są niezwykłymi artystami, a umieszczenie w określonej dłoni portretowanych postaci różnych przedmiotów. Jak mógł sobie Manet pozwolić na taką dowolność, bo na przykład nie portretował osób, to oczywiście są umieszczane te przedmioty w lewej ręce. I okazało się, że na taką myśl jakby ktoś wpadł znacznie wcześniej, poszukując spójność między sposobem przyporządkowania narzędzi do rąk postaci przedstawionych na obrazach. I stanowiło to taką tezę, na podstawie której wysnuto, że rzeczywiście człowiek od czasów prahistorycznych przeważnie był praworęczny, ale przeważnie też był leworęczny. Świadczą między innymi o tym rysunki znalezione na ścianach jaskiń, egipskich grobowców, które przedstawiają właśnie ludzi, no i przedstawiają różne sceny, gdzie osoby trzymają narzędzia zawsze w prawej ręce. I to, tak jak tutaj mają Państwo właśnie również dzieła artystów, niezwykłych artystów, gdzie nawet bałwanek tą słynną miotełkę ma umieszczoną po lewej stronie, jeżeli dziecko jest leworęczne. Ja też przyznam Państwu szczerze, że czasami oglądam bajki i to taka jest inspiracja, który twórca był leworęczny, a który praworęczny. Zdecydowanie jest to po prostu taka ciekawostka poszukiwawcza, może Państwa też to zainspiruje. W każdym razie to stanowiło inspirację do opracowania narzędzia, które rzeczywiście okazało się no już potem w praktyce narzędziem, którym można diagnozować tę część przedmotoryczną, czyli obrazkowy test, coś naprawdę banalnego i prostego, na podstawie zwykłych obrazków. Nikt nie musi nic wykonywać, tylko osoba wypełniając test projektuje swój profil dominacji na sylwetki postaci w nim zamieszczone. Projektuje, czyli po prostu stara się z tą postacią, która jest przedstawiona na obrazku, zidentyfikować. Test zawiera 30 prób. Króciutko, naprawdę może o tym teście, ale jeszcze mam chwilkę, czyli 6 prób na badanie dominacji oka, 6 prób na badanie dominacji ucha, 12 prób na badanie dominacji ręki i 6 prób na badanie dominacji nogi. Jak w efekcie to wygląda? Zestaw może wyglądać tak, że mamy zebrane dla osób, które, no powiedziałabym, są troszeczkę starsze i fajnie potencjał intelektualny u nich się kształtuje. Możemy zebrać większą ilość obrazków na jednej stronie, czyli 6, a dla dzieci, bo była też badana bardzo duża grupa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, są zamieszczone na jednej kartce 2 rysunki, żeby ich uwaga nie była aż tak mocno rozproszona, czyli taki zestaw po 2 obrazki. I teraz może króciutko tylko powiem o tej postaci. Otóż jak Państwo widzą, jest to naprawdę niezmiernie prosty test. Jest postać, żeby nie było tak, to ja tutaj może jeszcze wrócę, taka sama ilość chłopców, jak i dziewczynek, bo jak mamy projektować, no to żeby nie było tak, że tylko są same dziewczynki albo sami chłopcy i wtedy rzeczywiście łatwiej się może utożsamiamy z tymi rysunkami. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, gotowość do wykonania aktywności, czyli rączki są uniesione, świadczące o tym, że mamy podjąć jakąś aktywność. I jak Państwo widzą, nad obrazkiem umieszczone 2 przedmioty. Jeden przedmiot jest o wysokiej wartości użytkowej, mam tutaj na myśli narzędzie, w tym przypadku są to nożyczki, a drugi o niskiej wartości użytkowej. Jak Państwo widzą, ja zaproponowałam próby bimanualne, dlatego że wcześniej test był zaproponowany na próby unimanualne, czyli tylko jedna ręka, ale jak się okazało, fajnie w tych testach wyszły osoby dorosłe, kiedy trzeba było przyporządkować balonik, czyli po prostu taką rzecz o niskiej wartości użytkowej, to powiem Państwu szczerze, że bardzo duża grupa osób dorosłych przyporządkowała do ręki niedominującej. Potem prowadziłam rozmowy z tymi osobami, oni mówią tak, no ale nie, no balonik, to po prostu ja muszę sobie tutaj na przykład na jakieś kiełbaski czy coś innego, prawda, jak jestem na tym festynie, to muszę sobie tą rękę zagospodarować na rzeczy trzymania rzeczy o wyższej wartości użytkowej. No, żeby zatem wykluczyć również ten błąd, zostały wprowadzone próby bimanualne, czyli do każdej z rąk trzeba przyporządkować jeden z przedmiotów. Test, jak Państwo widzą, sposób wykonania jest naprawdę niezmiernie prosty. Za pomocą no, środków dostępnych każdemu dziecku, czyli mogą być to strzałki, kreseczki, jakieś wężyki, jakieś plamki, nie wiem, w dowolny sposób ma przyporządkować do każdej z rąk po jednym przedmiocie. I w momencie, kiedy przyporządkuje, my odczytując ten test zwracamy uwagę na co? Na to, do której z rąk został przyporządkowany przedmiot o wyższej wartości użytkowej. I powiem Państwu, taka ciekawostka mnie spotkała, w którym się bardzo duża grupa, no myślę, że bardzo duża grupa osób, bo ponad 900 osób zostało przebadanych i rzeczywiście okazało się, że test ma naprawdę wysoką wartość taką, jeżeli chodzi o trafność. Ale w którymś momencie spotkałam studentkę, ona też ten test wypełniła i mówi tak, u mnie się to nie sprawdza. Ja mówię, no super, bardzo fajnie, bo ja no, lubię, jeżeli coś tam nie gra, może coś następnego będziemy poszukiwać. Ale pytam Panią, co się takiego zdarzyło. No mówi tak, ja piszę, znaczy jak piszę, to wykorzystuję prawą rękę, a na tym obrazku zaznaczyłam długopis w lewej ręce. Mówię, no tak, oczywiście, a inne przedmioty? No nie, no inne przedmioty to ja zaznaczyłam do lewej, bo jestem leworęczna. Rozumiem, to znaczy, że Pani była osobą, która była w dzieciństwie przestawiana. Tak, i z tego powodu strasznie cierpiałam, bo naprawdę ja nie chcę pisać tą prawą ręką, nawet rysuję lewą, ale piszę prawą, natomiast rzeczywiście no, wtedy nie można było, to taki Był czas trudny po prostu dla osób z dominacją lewej ręki. Nie można było tą lewą ręką pisać. I powiem Państwu szczerze, byłam zaskoczona tym wynikiem, że tak głęboko genetycznie jest zakodowany ten model i co my takiego robimy, na szczęście już tego nie robimy. Chociaż powiem Państwu tak, 2 lata temu jeszcze jedna z pań przynosi zapiski dziewczynki i mówi tak: co ja mam, pani doktor, z tym zrobić? No typowo pismo lustrzane. Ja mówię, no najprawdopodobniej pierwsza rzecz to proszę pozwolić dziecku pisać tą ręką, którą chce. Tak, ona jest leworęczna, ale po prostu w domu dostaje taką informację, no tylko spróbuj pisać lewą ręką. Jeszcze w XXI wieku. Zaskakująca sytuacja, ale na szczęście kompletnie odosobniona. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. I teraz idąc dalej, Szanowni Państwo, dziecko wypełnia ten test, podejmując wszystkie próby i trwa to, tak jak wspomniałam, od, nie wiem, 7 do maksymalnie 10 minut. Kiedy już mamy te wyniki zebrane, po pierwsze możemy zbadać jednocześnie całą klasę. Naprawdę, możemy rozdać te testy, cała klasa, czyli w ciągu 5 minut mamy zdiagnozowane profile wszystkich dzieci. Nie musimy ich wszystkich diagnozować, ja tylko skłaniam się przede wszystkim w kierunku tych dzieci, u których pojawia się jakiś problem, o którym wcześniej już Państwu wspominałam. I kiedy te wyniki mamy zebrane, to w pierwszym etapie odnotowujemy w takiej tabeleczce. Ta tabela jest dostępna również w książce, także Państwo nie muszą tutaj nic rysować, wystarczy tylko wpisać, jak Państwo widzą, przy kolejnych zadaniach, do której z rąk dziecko przyporządkowało narzędzie. Tak samo wygląda, jeżeli chodzi o tabelę dominacja oka, ucha czy nogi. Następnie odczytujemy z gotowej tabeli, jaki jest profil dominacji ucznia. Czy są to silne preferencje, czy są to umiarkowane preferencje. Przyznam Państwu szczerze, przebadałam ponad 900 osób. U nikogo nie wyszedł brak preferencji. Tym byłam naprawdę zaskoczona, natomiast jak badamy testami wykonaniowymi, niestety wychodzi dość często, szczególnie u tych małych dzieci. W momencie, kiedy dziecko nie wypełniło wszystkich zadań, również mamy taką możliwość, żeby odczytać wynik, ale musimy zastosować taki troszeczkę bardzo skomplikowany wzór. I ten wzór, rozumiem, że może sprawić pewien kłopot, w związku z tym teraz już Państwa chciałam zachęcić, zaprosić do zerknięcia na stronę. Wszyscy mamy telefony komórkowe, to sądzę, że uda nam się po prostu to wsparcie, znaczy jakby tutaj znaleźć, gdzie na moment może jeszcze tylko 2 słowa o tej stronie, czyli na tej stronie buduj sukces szkolny.pl znajduje się wsparcie dla tej publikacji broszurowej, gdzie stanowi ona taką responsywną, czyli mogą Państwo telefon komórkowy we wszystkie strony tutaj przekręcać, prawda, wsparcie do strony internetowej. I głównie w kontekście właśnie analizy wyników, tutaj Państwo może sobie kodem QR, łatwiej Państwu będzie wejść. Natomiast tak, na chwilę obecną na tej stronie zamieściłam takie na razie krótkie informacje dotyczące wsparcia poszczególnych dzieci o określonych profilach. Dlatego, że Szanowni Państwo, mówimy o różnorodności w kontekście profili dominacji, jest to 16 profili i właśnie każdy z nich życzyłby sobie, preferowałby odrobinkę coś innego. Ja nie mówię, pamiętajmy, że system nerwowy jest zintegrowany, czyli większość dzieci niezależnie preferuje, nie preferuje, da radę ze wszystkim, ale grupa dzieci z FAS, grupa dzieci ze zaburzeniami spektrum autyzmu na pewno będzie potrzebowała Państwa większego wsparcia. I teraz spróbujmy może przez minutkę tylko, która jeszcze mi została, chociaż 2, tak, zerkniemy sobie na stronę i może tak, mamy tutaj, czy udało się Państwu wejść w telefonach, tak? Można sobie telefon, bo jest responsywna, także może Państwu będzie wygodniej sobie w ten sposób analizować. Teorię zostawiam, jak ktoś z Państwa będzie miał tam wolny czas, ona się będzie na pewno rozbudowywała. Natomiast kwestia praktyki. I tutaj Państwo mogą dowolnie, kiedy już mamy ten odczyt z testu obrazkowego, ten musimy wykonać, Szanowni Państwo, ręcznie. Mózg nasz jeszcze ma inne obszary żeby kliknąć, a inne obszary, żeby chwycić narzędzie pisarskie i wykonać ten ruch. Dlatego nie można testu na chwilę obecną przy naszym przełożyć na wersję elektroniczną, ale można Państwa wesprzeć bezwzględnie, jak najbardziej i przejdźmy do dominacji oka. Tu mają Państwo pokazany test i spróbujemy takie dzieciątko jedno zdiagnozować. Niech to będzie tak, że on, czyli my sobie patrzymy na zadania w teście i tutaj tylko określamy, do którego z oczu przyporządkował po prostu to narzędzie, które jest przedstawione na obrazku. O właśnie. I zobaczcie Państwo, no i cóż nam się nie pojawiło? Razem 6 prób, ale się nie pojawiło. Teraz zobaczymy sprzęt elektroniczny. No to zobaczymy, przejdziemy do ucha. Jeszcze. No i też nie. A u Państwa się pojawia na telefonach wynik. No właśnie, czyli tutaj coś jakoś ze sprzętem tym. No to spróbujcie Państwo, bo tam w tym momencie pojawią się na pewno wyniki, czyli po prostu na... I spróbujemy nogę. Nie wiem dlaczego na... To jest już elektronika, Szanowni Państwo, ale w telefonie się pojawił, rozumiem, tak? Idziemy teraz do pełnych referencji. No i niestety nie pojawia się odczyt, ale może będzie wsparcie. Teraz zobaczę. Ponieważ nie wyszło wyniki, a u Państwa wsparcie się pokazało? Proszę, wyszły wyniki, tak? To teraz proszę kliknijcie Państwo na wsparcie. Nie wiem, czemu nie zadziałało. Pojawiło się wsparcie. Tam mają Państwo zanotowane, no przykro mi, zaczął działać internet, natomiast rzeczywiście w kontekście, nie wiem dlaczego, może jeszcze raz spróbujemy wejść. Ponownie. Czasami technika płata figle, natomiast jak Państwo odczytują owo wsparcie, to już pojawiły się, przypuszczam, dla Państwa, no może jeszcze raz wejdziemy, ale jeżeli teraz nie zadziała, to znaczy, że coś z internetem nie ma kompatybilnie. No nie pokazuje się. Ale rozumiem, że u Państwa w telefonach się pokazuje, tak? I ten odczyt się również zaznacza. Więc w momencie, kiedy Państwo wypełnią ten test obrazkowy i pojawi się wsparcie, to od razu mają Państwo na razie zapisane takie wskazówki dla każdego profilu, co należy zrobić. Wskazówki są tak skonstruowane, że na początek mają Państwo takie zupełnie techniczne rozwiązania. Jeżeli dziecko jest na przykład o profilu LLLL, czyli jest lewooczne, lewouszne, leworęczne i lewonożne, to pierwszym takim najważniejszą rzeczą jest sposób posadzenia tego dziecka w klasie. Okazuje się, że gdybyśmy posadzili go z prawej strony, będą się tak ze sobą kłócić siedzący obok koledzy, że rzeczywiście może stanowić to dla nich obydwojga problem. Wystarczy odwrotnie posadzić. Czasami zdarza się tak, że Państwo sami jakby idąc przekładają przybory, narzędzia pisarskie dziecka i tak dalej po prawej stronie, zgodnie ze swoim profilem dominacji. No i to też może stanowić pewien kłopot, bo dziecko będzie za momencik przekładało na swoją stronę. Natomiast chciałabym tutaj Państwa jeszcze zachęcić do tego zaglądania. No przykro mi, że po prostu nie zadziałało, nie wiem dlaczego, ale jak Państwo mają u siebie w telefonach dostępnych, to można to sobie pooglądać i poczytać. Natomiast rzeczywiście zachęcam i zapraszam Państwa, bo te notatki będą coraz bardziej poszerzane, wskazówek pojawi się znacznie więcej i może niekoniecznie chodzi o to, byście Państwo, krótko mówiąc, wykorzystywali od razu w pracy z każdym dzieckiem, ale jeżeli będą to osoby o kłopotach, o których Państwu wspomniałam, to myślę, że żegnając się z Państwem, dziękując za uwagę, chciałam powiedzieć, że nie rozcinajmy tego, co można rozwiązać. I mam nadzieję, że profil dominacji, narzędzie, które dzisiaj Państwu przedstawiłam, będzie Państwu ułatwiało w rozwiązaniu pewnych spraw, tak żebyśmy nie przecinali dyskusji na temat tego jednym słowem, że nic nie można zrobić. Ja tutaj również jeszcze chciałam wspomnieć o pani Ani, która stosuje też bardzo na swoich zajęciach przeróżne rozwiązania, które służą różnym strategiom i właśnie na przykład dzieci leworęczne uwielbiają się uczyć śpiewająco. I na przykład rapowanie, które Pani Ania zaproponowała właśnie, jak można na przykład uczyć się trudnych różnych definicji, a może zastosować rap. Okazuje się, że on również świetnie sprawdził się w liceum. Także życząc Państwu właśnie takich sukcesów, dziękuję za uwagę bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę.